No, witam jeszcze raz w części drugiej tym razem. Słuchajcie, podstawiłem panel na razie tylko tak na wierzchu, drugi, całkowicie panel. No i efekt jest ok. Za chwileczkę będziemy szukać, co jest tym takim związanym przy dźwiękiem, jaki bardzo po cichu gra. To w kolumnie mam taki jakby dziwny gwizd, ale nie wiem, czy to jest gwizd, czy zaraz zobaczymy. Muszę podejść do głośnika. Ściszmy. No jest cisza. Nie ma gwizdów, nie ma nic. Czyli jednym słowem, no wszystko jest ok. Wyłączmy go z zasilania, bo na razie tu przełączników nie ma. Podłączmy jeszcze zasilanie, słuchajcie, przy preampu. Czyli zasilanie diutki LED i korektora. I teraz sprawdźmy, czy będzie ten gwizd. Ok, włączmy. Niech się włączy. O. Bardzo cichutko i sprawdzamy. Też nie ma. Słuchajcie, jest jeszcze, za chwileczkę będziemy wybierać tamten, który jest tutaj zamontowany panel, wstawiać ten panel i co ważne, wszystkie funkcje na tym panelu działają. Muting. Minus 20 dB. Dostał wzmacniacz, od razu wzmocnienie. O dziwo, panel. Przede wszystkim, co tutaj będzie jeszcze trzeba zrobić w tym panelu, to wam zaraz pokażę. W tym panelu trzeba będzie przełożyć baterię. Wyciągnąć baterię od podtrzymania. Tutaj siedzi bateryjka, tutaj w tym miejscu. Ona jest skorodowana i wylana. Ponieważ on to jest panel z odzysku z tamtego drugiego sprzętu. Jak słychać gra. CD, radio tutaj. Proces termomodernizacji obiektów oświatowych. No i uziemić trzeba będzie ten cały panel. Dokręcić, no bo jak dotykam w tej chwili gałki na przykład. Czwórkę, siódemkę i dziesiątkę do wykonania. Kurczę, to na zewnątrz. Myślałem, że mi brumi, ale nic nie brumi. Na zewnątrz samochód jedzie gdzieś. Oprawy nowe oświetleniowe. No dobra, tutaj posprawdzałem te wejścia. Sprawdzane były przejścia. Posprawdzane były też opampy. O dziwo, wszystko działa. Działało i na tamtym przedwzmacniaczu, bo już przedwzmacniacz wymieniony. Tylko panel nie sterował. Jest troszeczkę inny panel niż nie sterował mutingiem. No dobra, działamy. Słuchajcie, działamy. Odpinamy to, co żeśmy tutaj nałączyli. Mam nadzieję, że się pierwsza część podobała. Musimy wypiąć tak cały moduł. To jest sprawny panel. Tylko wyciągamy z niego baterię. Odpinamy przed preampy, czyli korekcję całą. Ok. No i panowie, czysta śrubek. Żartowałem. Wyciągamy. Panel nie jest od tego sprzętu. Nie może być podmieniony. Musi być oryginał wstawiony, bo to był oryginał od tego sprzętu, tylko piszczał. Ale to piszczenie to jest całkiem inny powód niż ten panel. Wykręcamy 300 śrubek. Żartowałem z tym 300. No. Tak, żeby przyciski zostały, nie? Bo zaraz będziemy mieli ten, no, puzzle do układania. Nie wiem, czy mnie teraz słychać. Słuchajcie, mikrofon zmieniłem. No, czy zmieniłem? No, jest inny, no, w tej chwili. Inaczej podstawiony. Nie ma bramki szumów.
żadnej, także wszystkie szumy z warsztatu w tej chwili słychać. Wiatraki wyłączałem, a tym... Tak myślałem, że to będzie muting, kurde, bo to jest inaczej rozwiązana, cross jest inaczej rozwiązany. Nie przełączę, nie ma opcji, żeby ten pan przełączył. No, sprawdźmy, spróbujmy go wyciągnąć. Coś tu trzyma, tu już nic nie powinno trzymać. Tak wybrać, żeby nie połamać. Nawet uszkodzony, znaczy uszkodzony od innego sprzętu pana. To będzie go szkoda, żeby się przyda do innego sprzętu, może przypasuje do tamtego. Dobra. No, tutaj bateria jest ok, słuchajcie, no to podmieniamy, tylko zaraz je jeszcze przemierzymy, sprawdzimy. Dobra, tutaj niech sobie na razie leży. Sprawdzimy sobie mierniczkiem, jakie ono ma napięcie, ta bateria. Czy w ogóle ma napięcie, bo jak nie ma, to wstawiamy, szukamy innej, no. Zamawiamy, jednym słowem. A może znajdę gdzieś. Dobra, 20 V max, ok. Tu i tu. Jee, 0,9 V, to cały, że tak powiem, nie. O, to ta wylana ma więcej. A ile ona powinna mieć? Dobra, wyciągnijmy te baterie. Zaraz poszukamy takie bateryjki. I rozlutujące się nagrzewa, słuchajcie. A może my sobie kawkę w międzyczasie zrobimy? Bo tu świt niedługo. O kurczę, sorry. Godzina 4:30 rano. Dopiero się budzę, wstaję. Może by zrobić kawę. Robię kawkę, szukam baterii. Okej. Kaweczka zrobiona. Lepiej kawa niż piwo, jak to niektórzy, nie? Wyciągnijmy te bakterie. Jak fajnie kwas wylał z bakterii, tak samo tutaj. Co my mamy tutaj? 3,3 V czy 5 L? No. 5,5 V. 2,2 Farada, słuchajcie, kondensator. To jest bateria do podtrzymania pamięci na jakiś okres. Musimy ten kondensatorek wymienić stąd i miałem gdzieś tu bateryjki takie fajne 5,5 V. No i tak, słuchajcie, to jest ta nasza stara, a te, tutaj znalazłem też tak samo, tylko tyle, że NECA i jest dwa razy wyższy akumulatorek, tylko sprawdźmy tam sobie najpierw, co on tutaj ma za napięcie. Jeśli przeleżał, o, 4,35 jest ok, słuchajcie, on dosyć sporo u mnie leżał, 4,32, to jest też kondensator 2,2 Farada. Farada. No i dobra, minusem było w tę stronę.
Minusem było w tę stronę. Da się, da się. Tutaj musimy zrobić otworek. Zobaczcie, to jest pięknie, bo tu ma blaszkę na zewnątrz, ten kondensator, a ten ma dwa borczyki, nie? Ta bateryjka. A tu mamy jeden otwór, a drugi możemy sobie przesunąć tutaj, widzicie, na ścieżce, czyli musimy sobie zrobić tutaj bliżej otwór. Tutaj sobie odmierzmy sobie nawet w ten sposób, na razie, tymczasowo, czy to wszystko tu mi wejdzie. Wejdzie, elegancko. I tutaj są płaskie blaszki, widzicie? Płaskie blaszki. Musimy tutaj sobie graweleczko ładnie to oczyścić i nawiercić. Teraz weźmiemy sobie powerbanka i graweleczkę i zróbmy to pod lupą. Słuchajcie, zrobiliśmy otworek. Spróbujmy go tutaj wstawić. Minus w tą stronę. Musimy podnieść ekran, bo inaczej nie wstawimy. Zobaczmy, może się uda to w ten sposób rozgrać. Albo się uda, albo się nie uda. Dobra, weźmy rozlutownicę. Próbujemy ten ekran stąd zdjąć tymczasowo. Delikatnie unieść. Co my tu musimy rozlutować? Jeden. Pin. Może się uda, słuchajcie. Lutownicą. Bez rozlutownicy. Pogiąć. W sumie tego nie widać, ale może ktoś to będzie oceniał, tę robotę. Dobra, pięknie poszło. O, zdejmiemy sobie to z diutki. Głupia wymiana bateryjki, a godzina w plecy. Dawno, kurczę, nie robiłem takich drobiazgów. Tu wszystko gdzieś, kurde, poukładane sobie leży. Robił non stop. Wiedziałem, że jest. Robił non stop, bym wiedział, gdzie co leży, nie? Ogólnie to trzeba zrobić, będzie tutaj kiedy porządek. Tak szczerze, jak zrobię porządek, to będzie sporo rzeczy do szkoda wyrzucić. Będziemy gdzieś to komuś oddawać, wychać, nie wiem.
co z tym będziemy robić. Dobra, włóżmy sobie. No to tego freza wyciągnąć, on jest grubszy, mi tu lejki rozwala. Weźmy sobie wiertło. Ok. Sobie poszerzyć otworki. O, jeszcze część. No, na blaszki. No zobaczymy. Teraz powinno to wejść. Siedzi. Ha, trafiłem. Aha. Siedzi. O. Kurde, jak stąd. Dobra. Teraz tak. Podłupimy jeszcze tą cynę, co rozgrzałem. Przy okazji, jak już jest... Już jest gorąca rozlutownica. I teraz tak. Lutownica. Się poskręca ten przewód. Cyna. Muszę zacząć sprzątać tutaj kurtę, bo już nie wiem gdzie co mam. Teraz tak, ekran z powrotem. Stąd. Patrzcie, się zmieściła na wysokość. Zobaczcie, tutaj nie wiem, czy tu widać, czy nie. Na wysokość tutaj pod ekran. Tutaj trochę mi się zgniotło. Mam to nic. Ekran ma służyć jako ekran. Przygotujemy go teraz. No i co? I będziemy to może wkładać, słuchajcie. Będziemy to montować do panela. Musimy troszeczkę podciągnąć filca. Oho. Ohoho. Teraz, żeby wszystkie zatrzaski
się trzymały tak jak powinny. Wszystko ma swoje miejsce. Chyba. O, co ma być tu? To ma być tu. No i teraz. Wskakiwać. Miejmy nadzieję, że żaden przycisk nie wypadł, bo zaraz będę musiał to wyciągać pewnie. Lepiej nie. Tu jeszcze mi nie pasi. Wykrakałem. Jeszcze raz. Diodka wygięło, diodka, bo tego mi nie pasi. O, tutaj tą. Teraz tak, diodka musi tu wejść. Teraz możemy resztę pasować. Tu musi wejść przód najpierw. Ale marudzę, kurde. To co zrobisz, jak ja tak mam? Co tu teraz, kurde, nie siedzi jeszcze? Ślicznie, tylko teraz jestem ciekaw, czy wszystkie przyciski foną mi chodzi, bo to nie siedzi. Co tu nie siedzi jeszcze? Tu śrubki powinny być. Coś tu nadzieło. I jeszcze raz. Coś krzywo weszło. Musi wszystko pięknie, ładnie tutaj przypasować. A tu mi nie pasuje. Panowie, tutaj jest za wysoko. Jeszcze raz. Co tu nie pasuje, powiedzcie na mnie. Tu pasuje, tu pasuje. O, teraz. Nie ma to co małe chińskie rączki, nie? Ale fono, co tu jest ten fono? O. No, teraz jest. Cykają. Wszystkie cykają. Dobra. To jeśli wszystkie cykają, to możemy to zacząć skręcać. Znowu czysta śrubek. Gdzieś tu były te śrubki. Tęczowe, kurde.
ruskie, te czerwone. O, jeszcze coś tu wskoczyło. Co jest, kurwa, Czestochowicz, przepraszam. No nie pasuje. Ale pełna cyfra, 5400 osób nas, o, tu jest, potencjalnych widzów, jest, czy było, ogólnie od początku istnienia kanału. Kaweczki łyk. I montujemy dalej maszynę. Te wszystkie trzy. Zabraknie śrubek. Ajajajajaj. Gdzie jest włącznik? Włożę go teraz, czy nie? Za szybko się pospieszyłem. Ajajajaj.
No nie, nie wierzę. Może? A może? Selektor wyjść i wyjście słuchawkowe. Co tu nie chce wejść? Chyba wszystkie śrubki wkręcę. Jeszcze jedna. Śrubków wszystkie. Nic nie zostało. Dziwne. Dobra. Teraz tak. Załóżmy przełączniki AB off. Załóżmy pokrętełka. O. Bas. Sopran. Balance. Teraz musimy wkręcić selektor nagrywania, czyli po prostu wybór źródła na wyjście, czyli to jest ten przełącznik na tasiemce takiej chytrej, przesuwnej. Tu przekręcam, a tam się przesuwa. Czyli isostat sterowany za pomocą pokrętła ze ślimakiem. Fajnie zrobiony. Nie wiem, czy to zobaczycie. Może zobaczycie. Fajna ciekawostka, słuchajcie. W tych sprzętach to jest norma. Tu pod spodem, widzicie, jest takie, są takie ząbeczki. Tam w koło jest taki ślimak. Jak ja przełączam, to mi tu tasiemkę wyciąga na kolejny ząbek, nie? O, tam będzie widać. Cyk, cyk, cyk. O, zobaczcie, widzicie? Są takie ząbki. I te ząbki suwają przełącznikiem suwakowym. Takie chytre.
Dobra, już nie będę się więcej nabijał. To musi wejść w twoje miejsce. Gdzie śrubka nakrętka znaczy? Tutaj chyba podkładki żadnej nie było. Może kiedyś w oryginale i było. Żeby od spodu być łatwiej. Okej. Ekstra. Tylko jeszcze troszeczkę bardziej dociśnijmy. Record output selector. Oddzielny. No dobra, to mamy, to mamy. No to teraz tasiemki wszystkie po kolei. Tak, pomarańczowa. Czerwona, chociaż w tym sprzęcie pomyślano, kolory zrobiono. Wejście korektora, o dziwo, wejście sygnału nie jest koncentrykiem, ale za to wyjście sygnału już jest koncentrykiem. Dziwna sprawa. Wyjście na końcówkę już ma mocniejszy sygnał, to tam można by koncentryki nie dawać. Ale w sumie producent to tak przewidział. A może żeby był większy sygnał tutaj puszczony nie koncentrykiem, to większy byłby prześwit między kanałami. Znaczy byłoby słychać, nie? Lewy w prawym, prawy w lewym. A że tutaj mały sygnał, no to kurczę, to szumy, to ten kabelek to szumy wprowadza. Moim zdaniem nie powinno tak być. Nie wiem. Ale nie mnie to fabrykę poprawiać. Bo może to ma jakiś cel. Tymczasowo założymy. Słuchajcie, tutaj łapniemy. Tutaj była śrubka taka brzydka. Z łebkiem, ale to nic. Zaraz wymienimy też te śrubki, takie wpuszczane. Tutaj gdzieś może znajdę. Na razie przyłapać. Do sprawdzenia. Do szukania przedźwięków. I teraz musimy sobie jeszcze zobaczyć, co tu kurde skrzypiało, że to zostało wymienione na panel nie z niewłaściwego sprzętu. Dobra, głośniki są. Włączamy. Power działa. Sprawdzamy na początek wszystkie nasze przyciski. Czy działają? Radio się włączyło, słuchajcie. O kurde. Widzicie? Nie jest tak, jakbym chciał. Szukanie działa już, bo niechcący nacisnąłem. Dobra, tymczasowo, na co tu postawić, na kalofonie, co mało. Kawałek klocka. Jezu, zaraz go... Nie będę go skręcał od spodu na razie, bo jeszcze będę rozbierał pewnie. Tak, mono stereo działa. Shift działa, A, B, C, D działa. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Programator działa. FM mode działa. Auto działa.
FM band działa, AM/FM, AM/FM, memory działa, bo się zapaliło, wszystkie przyciski chodzą, preset tuning działa. Czyli zmiana, wybór kanału. O, gdzie jest auto? Czekajcie, auto. Niech sobie znajdzie tu coś. Jakieś brumy. A czemu tutaj tak znajduje? To za angielska wersja jest. Wzmocnienie jest pięknie. Wszystko gra tak, jakbym chciał. Czyli jednym słowem tak, bas. Wyłącznik korektora. Włącznik, loudness. Cichym powinno bardziej wzmocnić sopran. Działa. Selektor wyjść to potem. Najpierw CD. Tuner, fono, wideo, tape, magnetofon i DAT. Wszystko pracuje. No to teraz tak, panowie. Robimy pauzę w odtwarzaczu. I szukamy tego brumu. Prawdopodobnie już go nie będzie. Jest idealna cisza, oprócz tego, że wiatrak w komputerze chodzi. A zróbmy go teraz na max. W sopranie taki delikatny szumek. Ale to jest standard w tym wzmacniaczu, ale to jest szumek, nie żaden pisk, nie żaden brum. Dobra, czas go poskręcać. I jedna sztuka będzie zrobiona. W następnych odcinkach nad, a jeszcze potem Pionier. Pozdrawiam. Nie zapominajcie o tych łapkach w górę. Chociaż w sumie niech to się niesie. A ja na dzień dzisiejszy nie biorę jeszcze żadnych sprzętów do naprawy tak publicznie, bo nie biorę, bo mam kurde... Nie mam życia w ogóle prywatnego, słuchajcie. Od 4 rano do 3 w nocy. Ta godzina czasu na sen, kurde. Nie no, trochę więcej. Przesadziłem. Ale jak zwykle, jak to ja. Pozdrawiam. Ok, wzmacniacz do testów. Będziemy go teraz testować. Przez 10-12 godzin będzie grał. Jeśli będzie coś nie halo, to będziemy jeszcze próbować prąd w nim spoczynkowy ustawić, ale na razie żadnych brumów nie ma. Jest idealna cisza. I pięknie chodzi, pracuje. Wiecie co zauważyłem? On ma pasywny korektor, barwę dźwięku ma pasywną. I przy włączeniu korektora, wyłączony teraz, mamy bezpośrednio w tej chwili idzie, nie? W włączeniu korektora przycisza się całkowicie volume, nie? Volume, no głośność. Bardzo płytki ma ten korektor, nie ma takiego... No trochę obcina ten bas, ale to... Taka muzyka, mam ważne. Dobra, testujemy go. A my się bierzemy za nada.